Cześć, witam wszystkich. Krzysztof Kata, Pasieka na skraju lasu. Jest niedziela, któryś tam grudnia, nie wiem, który, drugi czy trzeci, ale chyba drugi. Wieczór, godzina 17 z minutami. Stolarnia, prace stolarskie. Ja mam już poza sobą te wszystkie prace, które wstrzymywały mnie przed produkcją uli. No i zacząłem. Zacząłem to wszystko robić od korpusów odkładowych styrodurowych. Ja swoje odkłady startuję właśnie w takich korpusikach styrodurowych. Takie korpusy, takie w ogóle takie odkładówki. Proszę bardzo, można sobie zobaczyć tutaj. Nie wiem, czy to będzie dobrze widać. Jest już wieczór i tutaj są odkładówki na Langstrota. O, i moje odkłady zaczynają w czymś takim. One mają tak zatulniej, zaciśniej, ładnie się rozwijają. Nie zdarzyło mi się, że by mi matka młoda wyszła z rojem, co powtarzało się w tych dziadach drewnianych. Te dziady drewniane poszły w odstawkę, już nie są używane. Prawdopodobnie pójdą na rozpałkę. A trzymam je tak na wszelki wypadek, bo może się gdzieś kiedyś przydarzyć jakaś awaria, że zabraknie korpusu, ale raczej nie. I tak sobie wymyśliłem na przyszły sezon cały plan, że będę robił dwa odkłady z rodzin na Langstrotach w sezonie, czyli za pierwszym razem będzie zrobione kilka odkładów i później będzie drugi rzut, mając pełną świadomość tego, że ten drugi rzut może nie dojść do takiej pełnej siły, 2x8 czy 2x9 ramek. No i stąd ta produkcja. To jest korpusik, który mam zamiar postawić nad gniazdo, w przypadku gdybym widział, że mi te odkłady idą, ta druga tura odkładów idzie za wolno. To będzie korpus, na górze będzie miał jeszcze listewkę drewnianą, na dole listewkę drewnianą, będzie miał pełen wymiar Langstrota 3/4 i to będzie korpus pięcioramkowy. W razie W będą zimować w czymś takim, 2x5 ramek będą siedzieć, mam nadzieję, że przesiedzą. I produkcja idzie pełną parą. Tutaj mam zamiar zrobić kilka takich nadstawkowych karmowych korpusów. Mam zamiar zrobić kilka ulików odkładowych na 6 ramek wielkopolskich, bo to też będzie moja produkcja w przyszłym roku. Też mam zamiar zrobić chyba 7 albo 8 liczyłem odkładów wielkopolskich. Mam takie uliki odkładowe wielkopolskie na 5 ramek, ale te 5 ramek no dla mnie to jest takie troszeczkę małe na sprzedaż. Owszem, bo w takich kubaturach sprzedaję, ale dla siebie no to już wolę w takim uliku odkładowym dotrzymać to do siły 6 ramek, dopiero przesadzać do dużego ula. Tutaj jak widać stoją korpusy Langstrot 3/4, jest tu ich, nie wiem, 25 może, a może 27. Tutaj ta pierwsza moja produkcja Langstrotów. I tak to wygląda. Ramki Langstrot 3/4. Jedne, drugie. Z tego naklepane, że tak zasadniczo to w tym sezonie, jakby nie chcieć cokolwiek przyspieszać, to bym nie musiał nic robić, ale... Ale co tam? Zima. Trzeba działać. Trzeba działać. Tak to wygląda. Ja oczywiście będę pokazywał postępy. Wymyśliłem sobie coś takiego. U mnie występuje taki układ pożytkowy, że po bardzo dynamicznej, mocnej w pożytki wiośnie przychodzi później, wiośnie takiej do końca maja, przychodzi później tutaj lekkie osłabienie, ale jest jeszcze całkiem dobrze, bo jest blisko las. Z tego lasu z maliny, z jarzyny, z kruszyny pszczoły przynoszą i jest jeszcze całkiem dobrze. Potem na lipę i na grykę idzie odebrać jakieś, w sumie z lipy i z grypy, jakieś 15 kg miodu, ale mam wrażenie, że te korpusy Langstrot 3/4 są za duże. Popracuję troszeczkę nad tym i zrobię sobie Langstrot 1/2. Langstrot 1/2, który będzie tylko i wyłącznie miodowym korpusem i który będzie poddawany pszczołom po zakończeniu pożytku
pożytku tego chabrowo-malinowo-kruszynowego. Pszczoły będą miały trochę niższą ramkę, będą być może zapełnią ją do pełna, może uda się uzyskać taki efekt, że ten miód będzie posklepiony. W każdym razie spróbuję. Każdy zestaw langstrotów, mam 5 rodzin na langstrotach, dostanie 3 korpusy standardowe 3/4 i 2 korpusy 1/2. Rozmiar 1/2 to jest 148 mm na korpus i 139 mm na wysokości ramki. Będę to robił niebawem, pokażę jak to wygląda. Może się pokuszę o stworzenie rodziny na 1/2 langstrot. To jest też ciekawa sprawa, bo powierzchnia ramki to jest jak 1/2 dadant, tyle że ramki są trochę dłuższe i odrobinę niższe. Jak to będzie funkcjonowało? No, głosy są takie, że bardzo duża liczba ramek, że więcej drewna jak plastra, no ale ludzie to robią, ludzie trzymają pszczoły też na 1/2 Wielkopolska, a tu jednak 1/2 Langstroth daje ładną kubaturę ula, ładną kubaturę gniazda, no i myślę, że na takie skromniejsze pożytki to można byłoby sobie coś takiego wymyślać. Próba będzie w każdym razie. Zapraszam wszystkich do oglądania mojego kanału, do oglądania postępów w pracach. Dzisiaj na szybko zrobione wycięte elementy styrodurowe do odkładowych wielkopolskich, do korpusów nadstawkowych Langstroth 3/4, a tu się jeszcze pochwalę moim sobotnim wyrobem. W sobotę powstało coś takiego, to jest suwniczka, prowadniczka do piły ręcznej. Pilarka ręczna do cięć poprzecznych. Tak to sobie wymyśliłem. Tak to działa. Tu jest ogranicznik. Jak chcę zmierzyć odległość, to dosuwam sobie ostrze. Biorę sobie kątownik. Dostawiam sobie kątownik ładnie pod kątem. O, i mam wymiar, dosuwam deski do ogranicznika. No i pięknie mi to tnie, bezboleśnie, bezwysiłkowo. Polecam, jeżeli ktoś nie ma piły ukosowej, bo ona jednak do takich prac pszczelarskich jest niezastąpiona i tutaj najfajniej jest uzyskać te prościutkie kąty. No to taka prowadnica, suwnica, gdzie krok po kroku jest masę filmów na YouTubie i polskich i zagranicznych twórców, naprawdę rozwiązuje problem. Ja dzisiaj przyjechałem, tak na chwilę wyrwałem się w niedzielę z domu, żeby wypróbować ten swój wczorajszy wypot i powiem wam, że jestem zachwycony. No, idzie to wszystko rewelacyjnie. Pozdrawiam wszystkich gorąco. Proszę, śledźcie mój kanał. Zapraszam. No i cześć.